Od momentu rozpoczęcia szczepień przeciwko COVID-19 pełną dawkę preparatu przyjęły 22 miliony Polaków. To tylko około 60% populacji naszego kraju. Chcieliśmy przypomnieć, jak ważną rzeczą w naszym życiu są szczepienia w dobie migracji, w dobie COVID-u, ale i denializmu, czyli zaprzeczaniu faktom niepodważalnym, że to jest najskuteczniejsza broń w walce z chorobami zakaźnymi. Taki cel postawili sobie organizatorzy konferencji zdrowia publicznego. Głównym jej prelegentem był znany i ceniony lekarz dr Paweł Grzesiowski, gorący orędownik szczepień. Corocznie przybywa nowych szczepionek. W tej chwili mamy bardzo korzystny czas dla szczepień. Pojawiła się szczepionka przeciwko półpaścowi, przeciwko wirusowi RSV. Mamy również rosnącą liczbę osób, które mają dostęp już do darmowych albo refundowanych szczepionek, chociażby przeciwko pneumokokom. Także szczepionek przybywa i bardzo dużo osób jest zainteresowanych tym, aby tych szczepień było jak najwięcej. Ale w siłę rosną także zorganizowane ruchy antyszczepionkowców. Dlatego zdaniem eksperta tak ważna jest dziś odpowiednia edukacja i komunikacja. Nic nie zastąpi tego, żeby z rodziną, która boi się szczepić, rozmawiać, po prostu zapraszać na rozmowę. Te lęki musimy oswoić. Trzeba zapytać, dlaczego ci ludzie się boją, czego oni się boją, jakich problemów doświadczyła ta rodzina w przeszłości, że ma taki lęk przed szczepieniem. Konferencja zdrowia publicznego odbyła się w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie.